Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o rekonstrukcji rządu pani premier Beaty Szydło, czy jak to woli, pana prezesa Kaczyńskiego pod światłym zarządem pani premier Beaty Szydło. To, że rekonstrukcja będzie, wiemy już na 100%, bo zostało to oficjalnie zapowiedziane, chociażby przez samą premier panią Beatę Szydło. Przy okazji zrealizowano cel polityczny, jakim było podkreślenie rządnej, ważnej roli pana prezesa Kaczyńskiego, czyli powiedziano rekonstrukcja. Tak, przyjrzałam się, skonsultowałam z panem prezesem i za kilkanaście dni ogłoszę, jak ta rekonstrukcja będzie wyglądać. W związku z tym ekscytowanie się, czy rekonstrukcja będzie, czy nie będzie, nie ma sensu. Wiadomo, że będzie. Natomiast media się od dłuższego czasu ekscytują, kto z rządu, mówiąc kolokwialnie, poleci i znakomita większość mediów zastanawia się, czy czasem nie zostanie usunięta sama premier Beata Szydło, no bo przecież mogła zdecydować sama, że odejdzie po konsultacji z panem prezesem, a pan prezes zajmie jej miejsce, ewentualnie pupil pana prezesa, czyli pan Morawiecki. Chodzi oczywiście o młodego pana Morawieckiego, ekonomistę, który jest bardzo, bardzo mocno ostatnio lansowany w mediach tych przychylnych rządowi, czyli na przykład w TVP, pojawia się tam zdecydowanie częściej niż pani premier Szydło, co też o czymś świadczy. Także można się na ten temat zastanawiać i dzisiaj właśnie również będę chciał z wami porozmawiać, trochę posnuć takie przypuszczenia, kto moim zdaniem odejdzie, dlaczego, jakie będą przetasowania, ale przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, po co są rekonstrukcje rządu, kto to wymyślił, czemu to służy, żeby to nie było tak trochę jak, nie wiem, czasem jest przy typowaniu wyników sportowych, że no wygra ten i ten. Chcę wam pokazać cały mechanizm myślowy, proces, jaki za tym stał, chociażby dlatego, żebyście moim zdaniem mogli sami typować, co się stanie, i chciałem was zaprosić, żebyście pisali to w komentarzu lub żebyście pisali artykułu na portal mój w temacie 24.pl. Tam w zakładce zostań autorem, każdy może umieścić artykuł po to i tam można sobie pisać, co wy uważacie, kto waszym zdaniem poleci, kto według waszym zdaniem do rządu wejdzie. Słuchajcie, pierwsza rzecz, po co robi się rekonstrukcję dla osiągania celów politycznych? Tylko i wyłącznie dla osiągania celów politycznych. Czasem te cele są niewidoczne gołym okiem, ponieważ tam gdzieś z tyłu na przykład któryś polityk próbował za bardzo wybić się na niepodległość, a któryś polityk stracił poparcie swojego patrona, a jeszcze inny polityk na przykład coś chlapnął, a jeszcze inny powinien zostać przesunięty na inne, ważniejsze partyjnie stanowisko. Zawsze tylko i wyłącznie są to cele polityczne. Te cele polityczne można podzielić na dwie grupy. Pierwsze jest to osiągnięcie zysków, czyli dzięki rekonstrukcji partia coś zyskuje. Na przykład rosną jej słupki poparcia, ewentualnie zyskuje jakiegoś mocnego sprzymierzeńca, coś gdzieś się szykuje na wybory. Tego typu rzeczy. Na przykład bierze do rządu na wiceministra córkę prezydenta jakiegoś bardzo ważnego miasta, a za to ten prezydent miasta na przykład zgodzi się w nadchodzących wyborach samorządowych kandydować nie jako kandydat niezależny lub kandydat z partii opozycyjnej, tylko kandydat z partii rządzącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, dzięki czemu tamten człowiek wygra właśnie jako PiS, w związku z tym PiS będzie mógł odtrąbić zwycięstwo w wyborach samorządowych ważnych w dużych miastach. Bo co prawda PiS ma bardzo duże poparcie społeczne, niemniej jednak jakoś to poparcie się tak rozkłada, że w tych największych miastach jest mniejsze. Szczególnie w Warszawie jest dość małe, Warszawa jest platformerska bardzo mocno, a w telewizji o czym mówią? No głównie o tym, kto powygrywał w najważniejszych miastach, w związku z tym wyniki do sejmików i tak dalej mogą być bardzo duże dla PiS-u, ale i tak w mediach się przebije, kto został prezydentem Warszawy, Krakowa, Gdańska. Także tego typu rzeczy, także to są zyski. Osiągnięcie zyski lub zahamowanie strat. Oczywiście rekonstrukcję rządu wymyśliła Platforma Obywatelska. Wcześniej po prostu ministrów się wymieniało i wiceministrów
też. No jak jakiś się nie sprawdzał, to go się wymieniało, jak był potrzebny jakiś inny, to go się zatrudniało. Jak był minister potrzebny na jakimś innym odcinku, to się go po prostu przenosiło. Po prostu się to robiło. I to było typowe zarządzanie rządem, jako taką swoistym przedsiębiorstwem, tak? Natomiast Platforma Obywatelska oczywiście wymyśliła rekonstrukcję rządu dla gaszenia pożarów. Mówiąc krótko, wybuchały jakieś aferki, za rządów Platformy Obywatelskiej było ich sporo, na przykład afera podsłuchowa Sowa i Przyjaciele, tam wielu ludzi no, za dużo i za szczerze gadało, co myślą o swoich kolegach partyjnych, co myślą o Polsce, co myślą o Polakach, no i robiło się niezłe bagno z tego. No i była obawa, że ta negatywne emocje, jakie powstały w związku z jedną, z drugą czy z trzecią aferą w kontekście konkretnego polityka, mogą przejść na cały rząd. W związku z tym wywalało się tego polityka po to, żeby już nie było możliwości, żeby to przeszło na cały rząd, tylko zamiast go tak wywalić po prostu i przyznać, że to było w wyniku tej afery, co by spowodowało, że opozycja odrobi swój sukces. Proszę bardzo, mówiliśmy, minister Iksiński był zły, tutaj afera była podsłuchowa i teraz go wywalają. W związku z tym mieliśmy rację i tak dalej, czyli woda na młyn propagandowy opozycji, ówczesnej opozycji, czyli Prawa i Sprawiedliwości, to Platforma wymyśliła, że będzie to robić w ramach rekonstrukcji rządu, czyli wcale nie dlatego, że była jakaś afera z jego udziałem, nie, po prostu trzeba zrobić rekonstrukcję, no minęło tyle lat, tyle, tamto, półmetek, śrumetek, zawsze się jakaś okrągła rocznica trzeba znajdzie i po prostu robimy rekonstrukcję, no i w ramach rekonstrukcji go wymieniamy, to w ogóle to nie ma nic wspólnego z tą aferą, bo tej afery nie było! My zwolennicy spiskowych teorii, no ludzie, weźcie się, puchnijcie. No i w związku z tym za Platformą Obywatelską takie rozważania, kto poleci, były dość proste. Lecieli ci wszyscy, którzy aktualnie wyszło, jakimi ludźmi byli i ludzie już ich po prostu bardzo, bardzo nie chcieli. Teraz jest trochę trudniej, ponieważ żaden z ministrów, który może polecieć, nie ma jakiejś, w ogóle chyba nie ma jakiejś takiej większej afery, nie? Okej, są protesty lekarzy, ale między tym, że są protesty lekarzy, a jakąś aferą, no to jest po prostu przepaść. Afera to by było, jakby na przykład wyszło na jaw, ja nie mówię, że tak jest, tylko że gdyby tak było, że na przykład minister Radziwiłł tutaj z jednej strony nie ma pieniędzy dla lekarza, z drugiej strony wziął na przykład 2 miliony złotych łapówki od koncernu farmaceutycznego, żeby kupić niezdrowe i 3 razy za drogie szczepionki. O, to by była afera. Natomiast to, że mu się burzą lekarze, to aferą nie jest, chociaż oczywiście to jest bardzo nieprzyjemne i rzeczywiście ktoś powinien zrobić porządek w służbie zdrowia. Niemniej jednak, no, to jest po prostu protest. Taki mały pożarek, ale to nie jest afera, w związku z tym tutaj jest trudniej to wszystko do sprawdzenia. Przewidzenia. Jeszcze jedna rzecz musimy sobie zdać sprawę, ponieważ w mediach się bardzo mocno grzeje tym, że poleci ten, tamten, śramten. I jest to oparte, taka właśnie giełda nazwisk jest oparta na tym, że kogo opozycja uważa za najgorszego ministra. I ja chcę powiedzieć tyle. Jestem przekonany, że parę osób poleci, ale prędzej się założę o to, że nie poleci nikt z tych, których wymienia się w mediach, ponieważ mówią, że są fatalnymi ministrami, niż to, że polecą wszyscy. Dlaczego? No bardzo prosta piłka. Ci, o których mówi się w telewizji, na przykład TV Nowoczesna, to się mówi dlatego, że na przykład Nowoczesna czy Platforma mówi, że to jest zły minister. Czyli odwołanie tego ministra byłoby zrobieniem tego, czego chce opozycja. Natomiast pierwsza zasada rekonstrukcji brzmi: robisz to dla osiągnięcia swoich zysków lub zatrzymania swoich strat. Nigdy nie robi się tego tak, jak chce opozycja. Nigdy. Dlaczego? No, ponieważ opozycja
zawsze robi się to ze względu na własne cele. Nigdy tak jak chce opozycja. Czasem wygląda to tak, jakby chodziło o to, że opozycja osiąga swoje cele, ponieważ cele opozycji mogą być tożsame z celami własnymi, ale to się cały czas robi ze względu na własne cele, które... A może to wyglądać tak, że są cele opozycji. Na przykład, jakaś opozycja psioczy na jakiegoś ministra, no i rzeczywiście są powody, żeby wewnątrzrządowe, żeby odwołać tego ministra. Na przykład za bardzo się stawiał, albo stracił poparcie polityczne, albo się skonfliktował z innym ważniejszym politykiem i ze względu na to się go odwołuje. Natomiast, no rzeczywiście również opozycja na niego psioczy, więc to może wyglądać, że ze względu na to, że opozycja na niego psioczy, bo przecież się nie powie, że to dlatego, że się skonfliktował z innym ministrem, czy z innym, na przykład prezydentem. Prawda? Dlaczego się unika spełniania jawnych oczekiwań opozycji? No bo wtedy opozycja trąbi sukces, a to szkodzi. Natomiast celem rekonstrukcji rządu nie jest szkodzenie, tylko zyskiwanie, tak? Innymi słowy, im bardziej opozycja jazgocze na jakiegoś ministra, tym większe prawdopodobieństwo, że ten minister zostanie. Chociaż w przypadku naszej opozycji część jazgotów jest na ministrów, co do których moim zdaniem są inne zakulisowe cele polityczne, żeby ich usunąć. Taki hejtowany przez opozycję minister może wylecieć tylko, jeśli są jakieś poważne przesłanki do wylecenia na tyle duże, że opłaca się dać punkt opozycji. Na przykład dlatego, że zostawienie ministra za chwilę narobi mega, mega smrodu. Także takie są powody wymiany. Teraz tak, rekonstrukcja rządu została zapowiedziana, to już mówiłem, w związku z tym przejrzyjmy się powodom, dla którym została zapowiedziana i słuchajcie, nie wierzcie w to, co mówi się oficjalnie, to też zostało wymyślone przez Platformę Obywatelską, a teraz PiS to tylko powtarza, że no minął półmetek kadencji, w związku z tym, tak jak dobry selekcjoner, czy tam trener w połowie meczu, gdy schodzi się do szatni, to przegląda drużynę i na przykład bardziej zmęczonych zawodników odsyła na ławkę rezerwowych, a wprowadza takich nowych, świeżych, czyli że to jest dla dobra zespołu, żeby ten zespół wzmocnić. Nie, gówno prawda. Takie rzeczy czy można zrobić tak po prostu, po cichu. Typu Zedek zrobił swoje, Zenkowi się dziękuję, wypłaca się Zenkowi odprawę, no i zamiast Zenka przychodzi Zdzisiek. Tak. To nie jest mecz, tu nie ma formalnych akcji, nie trzeba robić tego z wielką, wielką pompą. Pompę się robi właśnie po to, żeby osiągnąć to, co powiedziałem. Czyli jakie są rzeczywiste zyski ze zrobienia show pod tytułem rekonstrukcja rządu, bo to jest show. Dlatego to zostało zapowiedziane na tyle wcześniej, dlatego są rzucane ochłapy informacji dziennikarzom, żeby o tym gadali, żeby się o tym mówiło. A więc jakie są zyski? Przede wszystkim podkreślenie, no może nie przede wszystkim, ale również, a jest to krótkie do omówienia, więc omówię sobie na początku, podkreślenie roli przywódczej pana prezesa Kaczyńskiego, żeby wszyscy w partii wiedzieli, że pan prezes jest ważny i żeby nikt nie próbował czasem się stawiać i buntować. Dlatego też pani premier Szydło, gdy oznajmiała, że będzie ta rekonstrukcja, że ona za kilkanaście dni wszystko zakomunikuje. Przypominam, że może również zakomunikować swoje własne odejście, to jest niewykluczone. Powiedziała, że wszystko już jest ustalone i odbyło się to po konsultacji z panem prezesem Kaczyńskim. Czyli no, formalnie zwykły poseł, a naprawdę szef partii rządzącej, no, ma wpływ na obsadę rządu. Zostało to expressis verbis powiedziane. Kolejna rzecz, kolejny zysk, to jest odtrąbienie sukcesu. Nam się kojarzy rekonstrukcja rządu z gaszeniem pożarów. Ponieważ za Platformy Obywatelskiej tak było, że rekonstrukcja gasiła pożar, bo ten minister, ten był oskarżony o jakieś wały, ten za dużo gadał, ten powiedział, że Polska istnieje tylko teoretycznie i tak dalej. Natomiast teraz nie ma żadnej większej afery. Może być niedługo, ale w tej chwili nie ma. W związku z tym bardzo ważne będzie odtrąbienie sukcesu.
su. Tak, i znowu tutaj będzie taka narracja sportowa, że jest półmetek, w związku z tym zrobiliśmy to i tamto. Zupełnie tak, jakby trener udzielał dziennikarzom po pierwszej połowie wywiadu i mówił: dobra, jesteśmy po pierwszej połowie, strzeliliśmy 3 gole, mieliśmy posiadanie piłki na poziomie 70%, jesteśmy fantastyczni, jesteśmy zajebiści, wysyłajcie SMS-y o treści Polska gola na numer jakiś taki, nie? No właśnie, także tutaj będzie odpowiednik tego. Zostanie powiedziane, że zostało zrobione tyle. Będzie bardzo mówione statystykami, rzucanie faktami, żeby pokazać, jak Prawo i Sprawiedliwość dobrze rządzi. Oczywiście, ponieważ styl komunikacji medialnej Prawa i Sprawiedliwości zakłada, że jednocześnie odwołuje się do Platformy Obywatelskiej jako tego złego, czyli będzie powiedziane: PiS dobrze rządzi, a Platforma to źle rządziła, my nie kradniemy, my jesteśmy dobrzy, a Platforma to kradła, w związku z tym pamiętajcie, żeby czasem na tą Platformę nie głosować, bo platfusy kradły, nie? Więc tak to będzie pokazane. Oczywiście przy okazji zostanie wymienionych kilku wiceministrów. Zostanie to zakomunikowane mniej więcej w ten sposób: zrobili to, do czego zostali powołani, z sukcesami, w związku z tym teraz, ponieważ my tutaj się troszczymy o podatnika, to nie będziemy trzymać wiceministra tylko dlatego, że jest dobry, ponieważ już zrobił swoje, no to teraz niech idzie i pieniędzy nie bierze, a jeśli znowu będzie potrzebny narodowi, to wtedy go znowu zatrudnimy, prawda? I tyle. Tak to właśnie, tak zostaną zakomunikowane sukcesy. Tutaj jednak wcześniej chciałbym przypomnieć, że odejść nie oznacza, że zostać wysłanym na zieloną trawkę. Odejść można na przykład do innego ministerstwa. Jest to bardzo intratna sytuacja dla takiego na przykład wiceministra, ponieważ to nie jest tak na zasadzie transferu, tylko to jest na zasadzie, że z jednego stanowiska zostanie odwołany, a na drugie stanowisko zostanie powołany. I co się wtedy dzieje? Odprawa. Nie pamiętam, czy ona w przypadku wiceministrów jest 3-miesięczna, czy 6-miesięczna, niemniej jednak to jest kupa kasy. Pamiętam, że jak ostatnio była wymiana ministrów taka duża za Platformę Obywatelską, no to szło w setki tysięcy złotych. Kupę hajsu na tym podatnik stracił. Można również wiceministra przenieść do spółki Skarbu Państwa, gdzie on może się bardzo cieszyć, bo na przykład w takiej dobrej spółce Skarbu Państwa, jak pójdzie do zarządu, to może zarabiać 50, podobno osoba, którą wywalili z kancelarii pana prezydenta, zarabia 90 tysięcy złotych, no to porównajcie sobie to do skromnej pensji, w tym wypadku ministra, który tam zarabia 10 tysięcy złotych, no 90 tysięcy złotych, a 10 tysięcy złotych, no że dla mnie to są w ogóle gigantyczne pieniądze, niemniej jednak, no zawsze lepiej mieć kilka razy więcej niż mniej, prawda? Także taki wiceminister się przy okazji ucieszy. Ewentualnie można powołać nowe urzędy. Na przykład bym tutaj trochę przepowiadał, że może powstać coś w stronę nadania wyższej rangi tropieniu afer Platformy Obywatelskiej. Czy może jakieś ministerstwo, może jakieś wydzielone coś w ministerstwie, że nie tylko komisja śledcza. I tutaj tak rzeczywiście bym stawiał, że coś z panem Jakim może być w ten sposób, żeby go troszeczkę wyżej umocować formalnie. Ponieważ pan Jaki wydaje się być jakby naznaczony na kandydowanie na wysokie stanowisko w nadchodzących wyborach samorządowych i to jest jedna rzecz, więc on się musi lansić, a druga rzecz, zdaje się, że będzie zmieniane prawo, żeby komisja reprywatyzacyjna mogła powstać w każdym mieście wojewódzkim. W związku z tym pan Patryk Jaki byłby w tym momencie tylko jednym z wielu, prawda? No to żeby się dobrze lansić, to nie można być jednym z wielu, tylko trzeba by być może, nie wiem, takim koordynatorem tych komisji, a to można zrobić w formie urzędu centralnego, w formie czegoś wydzielonego z ministerstwa, może na przykład nazwać to jakieś ministerstwo nowe, besteki, na przykład ministerstwo do spraw sprawiedliwości. O,
coś takiego. Czy nie, bo już mamy Ministerstwo Sprawiedliwości. No więc tutaj do spraw sprawiedliwości by miało za podobną nazwę, ale nie wiem. Sprawiedliwości społecznej albo... No, coś bez słowa sprawiedliwość. No ale na pewno nie nazwą tego Ministerstwo do spraw gnojenia Platformy Obywatelskiej ze szczególnym uwzględnieniem Hanny Gronkiewicz-Waltz. Ale właśnie w tą stronę coś bym tu szedł, że pan wiceminister Jaki może coś tam... jakiś bonusik koło niego będzie. Oczywiście wszystko w chwale, bardzo, bardzo w chwale, gdyż w momencie, w którym zrobi się to w chwale, unika się czego? Unika się hejtu medialnego. Pamiętacie, jaki był hejt medialny, jak wyszło najpierw, że pan prezydent nie chce już tej, bodaj, to była chyba szefowa jego kancelarii, coś takiego, ze względu na konflikt polityczny, że on jej nie chce, że ona wylatuje, a potem się okazało, że idzie bodajże do PZU za 90 tysięcy złotych. No to było w ministerstwie, że co baba, znaczy w mediach, co baba, która się na niczym nie zna i dostaje stanowisko ze względu na to, że coś jej trzeba dać za zasługi dla partii. Natomiast jak to się przedstawi w formie, przepraszam za cięcie, napad kaszlu. Dzięki takiemu zagraniu można jednocześnie nagrodzić swoich i uniknąć hejtu medialnego, a zamiast tego hejtu medialnego mieć punkty medialne za odtrąbienie sukcesu, bo będzie za dużo rzeczy naraz, żeby media skupiały się na tym, że tutaj taki i taki minister, czy taki i taki wiceminister dostał bardzo intratną fuchę. Kolejna rzecz, dla której robi się rekonstrukcję i która może tutaj zajść, to jednocześnie odtrąbienie sukcesu z taką narracją, że oto się robi coś, co jest korzystne dla społeczeństwa. Na przykład jest to tutaj więcej niż prawdopodobne, że mogą próbować usunąć panią minister Streżyńską, czyli minister cyfryzacji, ale zrobią to nie dlatego, że o, pani minister się nie sprawdziła, pani minister zła, wręcz przeciwnie. Powiedzą, że pani minister jest fantastyczną panią minister, która zrobiła fantastyczne rzeczy i w związku z tym, że takie fantastyczne rzeczy są już zrobione i jest już tak fantastycznie, to nie ma potrzeby, żeby było oddzielne, wydzielone Ministerstwo Cyfryzacji, które przecież kosztuje, bo im więcej ministerstw, tym więcej kosztów, a trzeba walczyć z biurokracją, trzeba obniżać koszty, bo musi być tanie państwo i w związku z tym, no, ponieważ będzie ze względu na sukces pani minister Streżyńskiej, będzie skasowane Ministerstwo Cyfryzacji, no jak będzie skasowane Ministerstwo Cyfryzacji, no to przecież oczywiście nie może być pani minister Streżyńskiej, no bo nie ma ministerstwa, to nie ma ministra i w ten sposób pani minister Streżyńska baf, a ludzie klap, 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 jeden minister mniej. Ministerstwo Cyfryzacji może zostać przydzielone do innego ministerstwa, na przykład do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, no bo przecież cyfryzacja to jest taka specyficzna dziedzina, bardzo mocno łącząca się z komunikacją, ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacji i komunikacji elektronicznej. Nie bez kozery pani minister Streżyńska wcześniej była prezesem UKE, czyli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. No, a przecież, takie rzeczy jak światłowody, jak infrastruktura, na przykład masztowa, żeby mogła być telekomunikacja bezprzewodowa i inne tego typu rzeczy, to tak bardziej się z MSW kojarzy, nie? I gdyby tego nie było wydzielone, to jest to część Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ewentualnie jakiegoś Ministerstwa Infrastruktury, natomiast tutaj, ze względu na bardzo ważną rolę dla obronności państwa, ewentualnej kwestii to nie zostanie nazwane inwigilacji, tylko zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwu ze względu na telekomunikację, bo przecież teraz przez internet to się i biznesy robi, są całe firmy internetowe, więc mogą to przydzielić na przykład Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, czyli ministrowi Błaszczakowi, arcywiernemu ministrowi prawa i dla pana Kaczyńskiego i dla pana dla Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście w tym momencie ludzie się ucieszą, bo zniknie jedno ministerstwo, w związku z tym więcej kasy pozornie się nie wyda, w związku z tym będą pozorne oszczędności, a to, że wiceministrowie zarabiają mniej więcej tyle samo, co minister,
minister, a liczba urzędników spadnie raptem o kilka albo i wcale, to nie ma w tym momencie znaczenia. Efekt propagandowy jest. Prawdziwe oszczędności byłyby, gdyby na przykład biuro polityczne, ci ludzie, którzy pracowali w biurze politycznym, poszli na zieloną trawkę, albo gdyby na przykład stwierdzono, że można coś zderegulować, w związku z tym całe departamenty są niepotrzebne. Oczywiście pensja ministra też gdzieś tam waży, ale w całym gigantycznych wydatkach budżetowych za duża nie jest. Natomiast dlaczego akurat mogą chcieć wywalić minister Streżyńską? Ano dlatego, że minister Streżyńska publicznie krytykowała rząd, skład którego wchodzi, a to jest niewybaczalne, zwłaszcza z punktu widzenia rządu, który no, nie lubi być krytykowany. Zdaje się, że pani minister Streżyńska skrytykowała w dodatku flagowca, czyli najważniejszy projekt dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli 500+, jest niebezpieczna, nie spełniła swoich oczekiwań, bezpiecznie jest jej się pozbyć z tak eksponowanego stanowiska, żeby czasem ją nie kusiło, żeby teraz, gdy czekają PiS naprawdę ciężkie czasy przed wyborami, żeby czasem teraz czegoś nie chlapnęło. Oczywiście pani minister Streżyńska też nie dostanie przysłowiowego kopa w dupę, no bo wtedy by media zaczęły krzyczeć: o, Streżyńską usuwałą, bo kurde, śmiała powiedzieć coś niedobrego o rządzie. Poza tym, no, ona wtedy się nie zgodzi, wtedy to dopiero zacznie mówić: a, usuwacie mnie dlatego, bo to i tamto, tak? W związku z tym pani Streżyńskiej zostanie zaproponowana ciepła posadka, na przykład wiceprezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, gdzie przecież będzie mogła robić swoje, a wydaje się, że pani minister Streżyńska to jest taki typowy urzędnik, który chce robić swoje, w związku z tym tam będzie mogła realnie wpływać na przykład na rynek telekomunikacyjny jako wiceprezes. Wiceprezes ma pensję podobną do prezesa, a prezes ma pensję ministra, w związku z tym tam się nic od strony kasy nie zmienia, będzie cisza, spokój, będzie można robić swoje, natomiast nie będzie zagrożenia, że coś chlapnie do mediów, no bo jak minister rządu powie coś niekorzystnego o polityce rządu, no to już jest fakt medialny, tak? Tym można grzać. Natomiast jak wiceprezes urzędu coś tam powie, Jezu, kto by się tym przejmował? Media się tym nie zainteresują, a pani Streżyńska taka znowu medialna nie jest, żeby do niej jeździli tak jak do Słupska, do Biedronia. Kolejna rzecz, dla którego robi się rekonstrukcję, która moim zdaniem ma tutaj zasadnicze znaczenie, to kontrola przekazu medialnego. Czyli to, co było najważniejsze dla Platformy Obywatelskiej, bo wybuchała afera, mówiono o tym, że taki minister powiedział to, zastanawiano się, czy rząd rzeczywiście, czy Polska rzeczywiście istnieje tylko teoretycznie, rekonstrukcja rządu, już się nie mówi o tym, co gadali na przykład Usowy i Przyjaciół, tylko o tym, kto poleci, jak to zostanie, tak? Tak samo tutaj media debatują w tej chwili i tam komentatorzy się spierają, czy pani premier Szydło zostanie, czy może wyleci, ewentualnie jacy ministrowie wylecą, czy pan Kaczyński obejmie tekę premiera, a nie gadają o czym. No i właśnie tutaj jest bardzo ważne, o czym mogłyby mówić media, gdyby nie zastanawiali się nad tym, nad czym się w tej chwili medialnie zastanawiają. No przede wszystkim mogliby mówić o proteście lekarzy, rezydentów, który jednak coraz bardziej zmienia się w ogólnopolski strajk, protest lekarzy. Przecież tam się dołączają inne zawody medyczne, już był nawet 25, to był dzień bez lekarza. A w tym momencie ten protest trwa, media tym nie grzeją, a ludzie co robią? Ludzie się przyzwyczajają, bo ludzie niestety przyzwyczają się do wszystkiego, nawet do zamachów terrorystycznych, które już tak bardzo spowszedniały, że nawet ludzie nie bardzo chcą czytać artykuły na ten temat, materiałów wideo też nie oglądają. W związku z tym, jak ten protest lekarzy recydentów potrwa odpowiednio długo, ludzie też się do niego przyzwyczają, że a dobra, tam kilkunastu chłopaków i dziewczyn sobie głoduje, natomiast no i to już spowszednieje, a życie toczy się dalej. I o to im chodzi, żeby to przeciągnąć, rozciągnąć. Nie mówi się także o reformie sądownictwa, nawet nie o, nad której jest no kuriozum, tak? Tutaj nawet nie chodzi o meritum, czyli to, jakie tam mają
być zapisy w tych ustawach, tylko o tym, jak to prawo jest uchwalane, czy raczej jak ta sprawa jest załatwiana, bo do uchwalania prawa w tym nowym rozdaniu to jeszcze nie doszło, że tam nie było żadnego głosowania. Na razie to pan Kaczyński jeździ do Belwederu, spotka się z panem Dudą i tam sobie o czymś rozmawiają, nie wiadomo do końca o czym, ponieważ tam żadnych komunikaty są takie bardzo lakoniczne. Słuchajcie, to jest kuriozum. Prezes partii i prezydent robią oczywisty deal. Nie wiadomo tylko na czym ten deal ma polegać, ale oczywiście deal robią, a formalnie powinien przecież przemówić przedstawiciel suwerena, czyli parlament. Natomiast tu bardzo mocno widać, że parlament jest po prostu wtórny, że to jest taka jakaś atrapa. Słuchajcie, przecież mieliśmy ustawę, prezydent złożył weto do tych ustaw, w związku z tym w tej chwili parlament powinien próbować te weta odrzucić. Taka jest naturalna porządek konstytucyjny. Ewentualnie mógłby się nie udać odrzucenie tego weta, co prawdopodobnie by się stało i dlatego tego odrzucenia się nie głosuje. Lub zapadła decyzja, że może jednak te ustawy nie, bo na przykład za bardzo wkurzą Brukselę. No ale to i tak wypadałoby przegłosować odrzucenie weta i po prostu przegłosować negatywnie, czyli bez odrzucenia. A nie, tak, ale nie, mamy w dupie procedury, nie będziemy o tym mówić. Jest też tutaj pokazanie oczywistej oczywistości, że Sejm jest atrapą, bo zanim się zgłosi projekt, to wiadomo, czy przejdzie, czy też nie przejdzie, wystarczy się dogadać. No, żeby nie było wątpliwości, za PO w moim odczuciu było dokładnie tak samo, że się różne frakcje, różne siły dogadywały, co przejdzie przez Sejm, a co nie przejdzie przez Sejm. Natomiast teraz jest to takie bardzo, bardzo oczywiste. Oni się dogadują, co trzeba zrobić, żeby to przeszło przez Sejm. Co prezydent powinien zgłosić, żeby to przeszło przez Sejm. Jakie mogą być poprawki, żeby potem prezydent tego nie zawetował. To jest ewidentny deal polityczny, nie tak to powinno wyglądać. Nie mówi się także o porażce Polski w Unii Europejskiej. No, kto rządzi Polską? No, ten załatwił porażkę, czyli porażkę rządu pani premier Beaty Szydło w Unii Europejskiej. Chodzi oczywiście o przegłosowanie zmian w pracownikach delegowanych, które faktycznie rozwalą polski transport zagraniczny. Nawet nie chodzi o to, że polskie firmy spedycyjne będą musiały więcej płacić polskim kierowcom, którzy będą jeździć za granicą, ale tu chodzi o to, że trzeba będzie prowadzić oddzielne ewidencje czasu pracy według oddzielnych praw dla każdego kraju, w jakim taki kierowca się znajdzie. W związku z tym, jeśli na przykład kierowca ruszy, nie wiem, z Ukrainy, a będzie miał coś zawieźć do Portugalii, po drodze sobie przejedzie przez Niemcy, Francję i jeszcze kilka innych krajów, to trzeba będzie, nie dość, że osoba, która będzie to rozliczała, będzie musiała znać przepisy z każdego z tych krajów, to jeszcze będzie musiała dokładnie notować. Dobra, o 16.05 wyjechał z Niemiec, w związku z tym do 16.05 pracował na prawie niemieckim, a od 15.06 już pracuje na prawie francuskim. Przecież tam będą pomyłki, tam będzie jakieś chore raportowanie. To jest masakra po prostu. Bardziej się będzie opłacało wsadzić to na pociąg i zrobić tak, że tutaj się to tylko na bocznicę w Polsce wstawi i gdzieś tam w Portugalii z bocznicy zjedzie. Już bez udziału polskiej firmy transportowej. To jest to, co Unia Europejska bardzo mocno nie lobbuje, tylko przepycha. Obejrzyjcie sobie, jest taki vlog u mnie, satanistyczny rytuał na otwarciu tunelu Gotarda. No i tam poza tym, że tam rzeczywiście, kurczę, na tym otwarciu te tańce to wyglądały autentycznie jak satanistyczny rytuał, tam są screeny na tym materiale, obejrzyjcie sobie, to jeszcze jest bardzo przez Unię Europejską przepychane tak zwane tiry na tory. I co do zasady może to jest słuszne, bo transport kolejowy mniej smrodzi. Natomiast to bardzo jest niekorzystne dla polskiej gospodarki, bo myśmy
mieli szansę opanować transport w Unii Europejskiej. Natomiast teraz właśnie się okazało, że to się rypło, że nam to zablokowali. Zablokowali nam to prawnie, mechanicznie, a rząd polski był niestety nieskuteczny, nie umiał polskich firm obronić i o tym się nie mówi, bo mówi się o tym, czy premier Szydło poleci, czy nie poleci. Nie drąży się także sprawy Puszczy Białowieskiej, to jest bardzo, bardzo ciekawa, a temat kompletnie ucichł i teraz, żeby nie było, to nie jest tak, że ja jestem za ekologami. Ja naprawdę uważam, że ci ludzie bardzo dziwne, znaczy za prawdziwymi ekologami, to ja jestem, tylko to nie jest tak, że ja tych wszystkich ludzi, którzy się przykuwają do harwesterów, uważam za ekologów. Tylko czasem to niestety są ludzie, którzy są... Dobra, nie będziemy w to wchodzić, posprawdzajcie sobie na liście jakich fundacji ekologicznych, jacy są darczyńcy i na przykład dowiecie się, dlaczego pewna organizacja ekologiczna blokowała wieże wiertnicze i tankowce wszystkich firm, tylko nie jednej korporacji paliwowej, która swoją drogą bardzo, bardzo mocno truła, no ale też kasę zasilała. Bardzo duża korporacja, bardzo duża organizacja ekologiczna, spłynęło to po nich jak woda po kaczce zabrudzonej ropą naftową. I tu także to nie jest tak, że ja popieram te protesty tych tak zwanych ekologów. Natomiast tam jest bardzo dużo do drążenia. A Prawa i Sprawiedliwości niektóre media ewidentnie nie lubią. Te media, których ich nie lubią, mają na przykład takie programy jak Uwaga czy Superwizjer, które są bardzo skuteczne i umieją dojść do takiej bardzo głębokiej prawdy, że się tak wyrażę, a tam jest gdzie drążyć. Można na przykład pójść tropem pieniędzy i sprawdzić, kto zarabia na wycinaniu Puszczy Białowieskiej, no bo w momencie, w którym ktoś robi na tym porządne pieniądze i porządny biznes, nie wiem, czy tak jest, ale należałoby to sprawdzić, to w tym momencie no już jest uzasadnione podejrzenie, że nie chodzi o kornika drukarza, tylko chodzi o zarabianie pieniędzy. Wystarczy sprawdzić, kto kupuje to drewno i za ile. I jeśli się na przykład, nie mówię, że tak jest, ale jeśli się na przykład okaże, że to drewno jest kupowane za niższe pieniądze niż normalnie, no bo coś tam, jakieś wady, a w dodatku ktoś, kto je kupuje, jest jakoś powiązany z kimś z rządu, a przy takiej ilości ludzi w rządzie to jakie, i takiej ilości firm, które kupują, to jakieś powiązanie gdzieś się na pewno znajdzie. W związku z tym, robiąc tak zwane follow the money, czyli podążać za pieniędzmi, na pewno tam można trochę smrodu narobić. Tego smrodu się nie robi. Dlaczego? Bo wszyscy się zastanawiają, czy Szydło poleci, czy nie poleci. No to odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy Szydło poleci, czy nie poleci. Powiem tyle, nie sądzę. Pewności nie ma nigdy, zwłaszcza z panem prezesem Kaczyńskim, który gra w taki swoiste szachy i robi gambit prawie że jak Putin. Niemniej jednak nie widzę powodów dla odwołania pani prezes Szydło. To moim zdaniem jest to zwykłe medialne dorzucanie do puli, żeby się media bardziej ekscytowały, w związku z tym miały bardziej o czym rozmawiać i w tym wypadku no po prostu paszpunkt pierwszy do dlaczego się robi rekonstrukcję, czyli zysk lub zatrzymanie strat. Już o tym właśnie się wszystkim mówiłem, prawda? I teraz tak, okej, pan Kaczyński, co bardzo mocno w tej chwili media podnoszą, już raz wywalił premiera, którego sam jakby namaścił, a potem sam został premierem. Oczywiście chodzi o pana premiera Marcinkiewicza, natomiast wtedy mu się to opłacało. Teraz chce tego opozycja. I tutaj znowu patrz punkt pierwszy. Robi się to, co w ramach rekonstrukcji rządu, co się tobie opłaca, a to, że chce czegoś opozycja, to jest czynnik negatywny. Nie robi się tego, co chce opozycja, żeby ci opozycja sukcesu nie odrobiła. Jak już mówiłem, to, że opozycja czegoś chce, właśnie jest czynnikiem negatywnym. Natomiast ludzie nie chcą. Są badania opinii publicznej, również pokazane normalnie w mediach, że około 2/3 Polaków nie chce zmiany na stanowisku premiera. W związku z tym po co? Z jednej strony taki pan Petru będzie się cieszył, to po co? Bo on się będzie cieszył w telewizji. Z drugiej strony ludzie się wkurzą, bo panią premier to nawet tak w miarę lubią, a pana Kaczyńskiego to tak nie do końca. No i najważniejsze, pani Szydło jest posłuszna. W związku z tym nie ma potrzeby jej odwoływać, natomiast pan Marcinkiewicz posłuszny nie był, on się stawiał.
No, po prostu trzeba było go wywalić, bo nie chciał się słuchać, a pani premier się słucha. Sterowanie z drugiego siedzenia jest dla pana Kaczyńskiego po prostu wygodne. Jest zasadnicza różnica między rządzeniem a zarządzaniem. Mniej więcej taka, że rządzący wydaje polecenia, jak należy zarządzać. Jest dużo łatwiejsza sytuacja, jak na przykład pan dla pana Kaczyńskiego, mniej czasochłonna, jak pan Kaczyński powie, ma to być tak zrobione, proszę cię Beato, żebyś pozbyła się tego i tego ministra i tego tam wsadziła, niż rzeczywiście się tego i tego ministra pozbyć, prawda? No to jest tak jak, nie wiem, przełożę to na budynek, tak? Na przykład wspólnota mieszkaniowa zdecyduje, czyli dokona aktu rządzenia, że należy posadzić kwiatki na rabatkach przed blokiem. I to jest koniec. Podjęli decyzję, kazali to zrobić. To jest rządzenie. Natomiast zarządzanie dla na przykład zarządcy nieruchomości polega na tym, że on w tej chwili musi zdecydować, jakie kwiatki, musi znaleźć firmę, która sadzi kwiatki, musi znaleźć kwiatki, musi im wszystkim zapłacić, musi nadzorować proces sadzenia kwiatków, bo jak te kwiatki się nie przyjmą i zmarzną, to będzie na nich, prawda? Co zajmuje więcej czasu? Najewidentniej zarządzanie niż rządzenie. Natomiast pan Kaczyński za dużo czasu nie ma, ponieważ ma swoją wizję polityczną, którą chce realizować i ona jest dużo szersza niż tylko zarządzanie państwem. W związku z tym, pani premier jest po prostu potrzebna. Jest takim delegowaniem obowiązków, tak? Nie mówiąc już o tym, że ewentualnie w ramach wpadki, no to wpadka czy ewentualne niepowodzenia nie obciążają pana Kaczyńskiego, tylko panią Szydło. Prawda? No bo to ona formalnie premierem jest. Także nie widzę tutaj żadnego powodu, żeby panią premier odwołać, ale mogą istnieć powody, które po prostu są niewidoczne. Może na przykład pani premier medialnie deklaruje posłuszeństwo, ale nie jest posłuszna. Albo może na przykład pan Morawiecki bardzo chce zostać premierem, a on dobrze robi dla rządu. No nie wiadomo, nie wiadomo. Kto z ważniejszych ministrów zostanie odwołany? To jest zawsze loteria, chciałem powiedzieć, bo to zależy między innymi od zmiany układu sił wewnątrz koalicji. Tego nie znamy, bo to nie jest nam komunikowane. Za rządów Platformy Obywatelskiej było to łatwe ze względu na to, że po prostu były afery. No to wywalano tego, który był zamieszany w aferę. Teraz takiej afery nie ma, ale idąc po podobieństwach, ministra z aferą nie ma, ale jest minister, przez którego niedługo może być afera. I ten może zostać wymieniony. To jest oczywiście mowa o panu ministrze Radziwile w kontekście narastającego protestu lekarzy rezydentów. Ten protest na razie nie jest problemem dla rządu, ale są siły, które bardzo mocno chcą, żeby ten problem dla rządu problemem się stał. I te siły to między innymi pacjenci, którzy wyczuli, że może wreszcie mogliby się leczyć w normalnych warunkach. To, czy spełniając oczekiwania rezydentów, cokolwiek się poprawi dla pacjenta, czy nie, to jest temat na innego vloga. Zresztą ja już to zrobiłem we vlogu, czy popieram protest lekarzy rezydentów. Staram się tylko powiedzieć, że niestety, ale fakty czasem umykają temu, co się ludziom wmówi. Czyli to nie jest ważne dla niektórych ludzi. Znaczy, ważne jest, czy ludzie uwierzyli w to, tak? Jeśli ktoś uwierzył, że protest lekarza rezydentów pomoże jemu jako pacjentowi, to będzie go wspierał, niezależnie od tego, czy mu to pomoże, czy mu to nie pomoże, tak? No i tutaj ten protest może zostać wykorzystany do zrobienia aferki. A minister Radziwiłł bardzo utrudnia rozwiązanie problemu protestów lekarzy rezydentów. Po prostu za dużo gadał za czasów, zanim został ministrem. Teraz można mu to pięknie medialnie powyciągać, bo teraz, by rozwiązać ten konflikt z lekarzami rezydentami, musi mówić coś kompletnie innego, 180 stopni w drugą stronę. No i to tak pięknie wygląda w telewizji. Tutaj mówi jedno, tutaj mówi drugie. Raz mówił, że ten telefon jest czarny, raz mówił, że ten telefon jest biały, nie? No i... A powiedzmy, że on jest srebrny, nie? Bo jest srebrny. O, zasłońmy logo.
Jest, widać, że jest srebrny, nie? Tego typu rzeczy, więc można po prostu w niego napierdzielać, gdzie się tylko dał. Na przykład, moim zdaniem, rozwiązanie problemu z lekarzami rezydentami jest naprawdę wprowadzenie systemu stypendiów, bo danie lekarzom rezydentom większych pensji to sprawi tylko tyle, że będą chcieli robić u nas rezydenturę, a potem znowu będą chcieli większych pensji po specjalizacji, bo jak nie, to znowu wyjadą na zachód. W związku z tym dobrym pomysłem jest naprawdę danie im większych pensji, na przykład niech zarabiają nawet 3 razy więcej niż teraz, ale jednocześnie zaciągają swoisty dług. Czyli potem muszą przepracować jeszcze przez 4 lata, jak nie, to muszą oddać część tego, co zapłacili, bo skoro podatnik płaci, to podatnik wymaga, żeby ten lekarz, jak już się nauczy wszystkiego, jak już zostanie lekarzem specjalistą, żeby nas leczył, prawda? Natomiast minister Radziwiłł nie może tego forsować, dlatego bo jest medialne nagranie, jak mówi, że lekarze rezydenci nie powinni dostawać żadnych stypendium, więc jak może forsować coś, co jeszcze chwilę temu mówił, że to jest niemożliwe, tak? Wiele środowisk medycznych personalnie nie cierpi ministra Radziwiła. Uważa, personalnie po prostu nie cierpią faceta. Uważam, że jest antypatyczny, bucowaty, a do tego jeszcze kręci swoje lody na boku. Oni tak uważają i że szkodzi służbie zdrowia. To bardzo mocno utrudnia porozumienie, prawda? Jeżeli masz iść porozmawiać z kimś, kogo fizycznie, personalnie nie cierpisz, to jest ci trudniej niż z człowiekiem, którego lubisz, prawda? Do tego jeszcze minister Radziwiłł jest, jak to się ładnie mówi, od Gowina, a Gowin to jest przecież formalnie przywódca innej partii niż Prawo i Sprawiedliwość i oni są w koalicji chyba Zjednoczona Prawica, jakoś tak to się nazywa, i pan Gowin ostatnio no próbował urosnąć w siłę. W związku z tym pan Kaczyński powinien go teraz skarcić i pokazać, że próba urośnięcia w siłę za bardzo to nie jest dobry pomysł i tutaj proszę słuchać się pana prezesa. To jest kolejny powód, żeby go odwołać. I minister Radziwiłł jest fatalnym ministrem. Wreszcie, w moim osobistym rankingu tylko minister Arłukowicz był gorszym ministrem od ministra Radziwiłła. Wiele znanych mi ludzi, znających się bardzo dobrze na temacie medycyny, uważa, że minister Radziwiłł pozwala wchodzić na głowę sobie koncernom farmaceutycznym, a skoro pozwala wchodzić na głowę sobie, to jednocześnie nam, całemu systemowi, a więc również nam, pacjentom. Podobno, nie wiem czy tak jest, ale mówię podobno, opieram się na zasłyszanych informacjach, minister Radziwiłł poprzez te swoje niedbalstwo takie marnuje masę kasy w systemie. Aby uzdrowić system opieki zdrowotnej, nie wystarczy dosypać do niego pieniędzy. Jeśli ktoś na przykład przepłaca za leki, to będzie więcej systemu, to będzie jeszcze większe przepłacanie za leki. Albo przepłaca za szczepionki, albo przepłaca za jakieś maszyny, nie? Trzeba po prostu system zreformować. No jak może zreformować system ktoś, kto sam dopuszcza się patologicznych zachowań? Jest to niemożliwe po prostu. No i ostatecznie minister Macierewicz może zostać usunięty. Jest to bardzo mało prawdopodobne. Ze względu na swoistą przychylność ojca Rydzyka ministrowi Macierewiczowi, a ojciec Rydzyk po prostu dostarcza, w zasadzie jego media, czyli Radio Maryja, Telewizja Trwam, dostarcza PiS-owi bardzo dużo głosów. Taki najbardziej twardy, hardkorowy elektorat, to są tak zwane moherowe berety, które głosują nie na PiS. One głosują na tego, na kogo ojciec Rydzyk każe zagłosować. W związku z tym, właśnie dlatego jest cała minister, nieważne jak ona się nazywa, ale chyba Kępa, którą ja nazywam ministrem do spraw podlizywania się ojcu Rydzykowi. Ona to prawie, że w jakieś uniesienia wchodzi, jak temu ojcu Rydzykowi czasem przed kamerami dziękuję. Bo to jest to po prostu ważne. W związku z tym minister Macierewicz, mający poparcie ojca Rydzyka, jest praktycznie nie do ruszenia. Ale z drugiej strony minister Macierewicz bardzo mocno podpadł prezydentowi Dudzie, panu prezydentowi Dudzie. Po prostu próbował go upokarzać, próbował wgrać jakieś swoje dziwne gierki i teraz pan prezydent Duda moim zdaniem bardzo by chciał, żeby pan minister Macierewicz został w jakiś sposób ukarany. I tutaj jest właśnie takie
tarcie. I być może ktoś z panem ojcem, znaczy z panem ojcem, z ojcem Rydzykiem, ktoś próbuje się dogadywać, czy może pana Macierewicza moglibyśmy ostrzelić. Zwłaszcza, że to również chyba byłoby trochę wygodne dla pana Macierewicza, bo tam zostało obiecane bardzo dużo rzeczy w ramach tak zwanych komisji smoleńskich, a teraz łącznie z tym, że podobno było jakieś nagranie z jakiegoś wybuchu, a teraz coraz bardziej tak okazuje się, że chyba tam się nic nie nagrało, że chyba co prawda tam nie było do końca tak jak powinno, ale dowodów na to za bardzo nie ma. W związku z tym, no, wygodniej byłoby dla pana Macierewicza, żeby nie musieć wypijać tego piwa, które zostało naważone. Ja cały czas nie mówię, że Platforma i Tusk nie zrobili w Smoleńsku nic złego, i też nie mówię, że Rosjanie nie są nic winni. Mówię tylko, że chyba komisji pod rządami pana Macierewicza nie uda się tego w żaden sposób udowodnić, a uprawdopodobnić też chyba mało. No i tyle. Także to jest pytanie, czy ojciec Rydzyk się zgodzi, czy się nie zgodzi, bo pan Duda na pewno by tego chciał. Także tutaj prawdopodobieństwo małe, ale jednak. Natomiast największe prawdopodobieństwo, że gdzieś zostanie pan po cichu przeniesiony pan Radziwiłł oraz pani minister Streżyńska. A jak będzie, to zobaczymy. Przypominam, to nie jest tak jak za Platformą Obywatelską, gdzie można było jasno powiedzieć ten, bo był umoczony w ostatnią aferę. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia. Jeśli vlog się podobał, daj łapkę w górę i napisz coś miłego w komentarzu. Trzymaj się i do zobaczenia. Pa, pa!